Wydawnictwo BIS przedstawia. Marcin Pałasz. Straszyć nie jest łatwo. Czyta Waldemar Barwiński. Rozdział pierwszy, w którym nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Mały jak zwykle nie potrafił usiedzieć na miejscu. Podczas gdy Szurek ostrożnie balansował na gzymsie, co chwilę dla zabawy udając, że jest człowiekiem i spada, mały niczym biała błyskawica śmigał z jednego końca dachu na drugi, pochukiwał i wydawał ponure w zamierzeniu wycia. W czasie, gdy babcia Dusia statecznie zajmowała miejsce pod kruszącym się kominem, szydełkując ciepły szalik z pajęczyny dla małego, on sam wyciągał się niczym makaron i z wizgiem znikał w przedpotopowej rynnie tylko po to, by za moment wyskoczyć z jednego z malutkich, okrągłych okienek strychu. Zjawomir Upiorzyński, zwany zwykle przez wszystkich po prostu dziadkiem, patrzył na to wszystko pobłażliwie, kołysząc się lekko tuż nad starymi dachówkami wiekowego domu, gdzie zażywał conocnej kąpieli w srebrzystych promieniach księżycowego światła. Była pełnia, to też należało korzystać z okazji, póki można. — Ej ty, uważaj! — warknął gniewnie Szurek, gdy znienacka mały wychynął zza jednego z mniejszych kominów prowadzących do dawno nieużywanej kuchni starego dworu. Mały, nic nie robiąc sobie ze słów starszego od niego o całe 158 lat Szurka, zachichotał tylko i popędził prosto na niego. Skręcił dopiero w ostatniej chwili. Szurek zamachał rękami, starając się odzyskać równowagę na skraju gzymsu, zachwiał się mocniej, pisnął cienko i tym razem spadł naprawdę. Dziadek z łagodnym wyrzutem spojrzał na speszonego małego. — No i co narobiłeś najlepszego? — spytał, podczas gdy winowajca starał się zrobić jeszcze mniejszy, tak aby nie było go widać. — Mój Boże, skąd w tym dziecku tyle energii? — Odezwał się — mruknęła pod nosem Dusia. — Nie krzycz na niego. Dom ma tylko 3 piętra. Szurkowi nic nie będzie. A co do nadmiaru energii, to gdybym nie pamiętała, co sam wyprawiałeś w dzieciństwie, to bym niczego nie mówiła. — A ty znowu swoje — zmieszał się dziadek. — Poza tym wszystko ci się poplątało. To było tak dawno temu. — Nie tak znowu dawno — zaperzyła się Dusia, podnosząc z dachu kolejny motek starannie zwiniętej pajęczyny. — Ledwie 1800 lat. Nie rób ze mnie przy młodzieży jakiejś zgrzybiałej staruszki. — Było, minęło. — Było i trwało — powiedziała z mocą Dusia. — Nawet dużo później, gdy powinieneś był myśleć o poważniejszych rzeczach, tobie tylko głupoty były w głowie. — Głupoty? Dusia zachichotała złośliwie. — Wspomnę tylko tę historię z królem Popielem, kiedy był jeszcze mały — powiedziała słodkim głosem. Pamiętasz, jak przyjechał tu na wakacje ze swoją mamą? Kto ukazywał mu się w lustrze jako dziewczynka, zamiast jego prawdziwego odbicia? Może ja? Otrząsnęła się ze zgrozą. Biedne dziecko, przez długi czas wiązało sobie kokardki we włosach, a wszyscy myśleli, że jest chory i mu współczuli. Wcale się nie dziwię, że skończył tak marnie. O tym nie słyszałem, rozległ się smutny głos Szurka, który właśnie wypełzał z rynny prowadzącej z parteru. — Popiel? Mnie chyba jeszcze wtedy nie było na świecie. — Nie było — powiedziała Dusia. — Zjawomirze, te rynny stanowczo trzeba wyczyścić. Spójrz na to biedne dziecko, jak ono wygląda. Istotnie, Szurek wyglądał jak 7 nieszczęść. To znaczy bardzo przypominał w tej chwili małego. Tyle było na nim uczepionych śmieci, kurzu i zeschłych liści. Ale mały wyglądał tak na co dzień, bo rozpierała go energia i nie mógł się powstrzymać od myszkowania po różnych dziwnych zakamarkach. Szurek natomiast zazwyczaj był bialutki, czysty, mglisty i błyszczący, czyli dokładnie taki, jak powinien. — Dziadek nie pełza w rynnach — mruknął mały pod nosem. — Na pewno tego nie zrobi. A ja jestem za mały na takie sprzątanie. Zresztą Szurek pewnie ma na sobie wszystkie śmieci z tej rury, więc po co czyścić? Dziadek westchnął, nagle rozmarzony, całkowicie ignorując temat czyszczenia rynny, na co zresztą faktycznie nie miał najmniejszej ochoty. — Ach, to były czasy! — wymamrotał i uniósł się kilka centymetrów nad dachówkami. — Tylu ludzi tu mieszkało, tyle pracy było!
Babcia Dusia, usłyszawszy te słowa, machała szydełkiem coraz wolniej, aż w końcu zamarła, zapatrzona gdzieś w nocną ciemność. Również westchnęła mimowolnie. O tak, przyświadczyła z nostalgią. Chciałoby się znowu postraszyć, a tu proszę. Od 200 lat dwór stoi pusty, nikt w nim nie mieszka.